Witam Państwa na pierwszej sesji związanej z obchodami 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej oraz równocześnie 10-lecia Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś mamy Dzień Naukowy, z którego pierwsza część poświęcona jest Centralnemu Projektowi Badawczemu Aparat Władzy wobec Środowisk Twórczych, Naukowych i Dziennikarskich, którego zaszczyt mam koordynować. A teraz, panie prezesie, panie doktorze, proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt Aparat Władzy wobec Środowisk Twórczych, Naukowych i Dziennikarskich funkcjonuje w ramach Instytutu Pamięci Narodowej od jesieni 2006 roku. Jest to co prawda jeden z kilkunastu dużych projektów realizowanych przez pion naukowy Instytutu, ale ma on moim zdaniem wyjątkowo ważne znaczenie. Uczestnicy tego projektu, którzy pochodzą, co warto podkreślić, zarówno z grona pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, jak i cieszymy się, że tak wiele osób z innych środowisk naukowych zaangażowało się w ten projekt, zajmują się tematem, który pozwala nam zrozumieć z jednej strony, jakie były mechanizmy kontroli, wpływu, nadzoru władz komunistycznych nad tymi tak istotnymi środowiskami, ale daje nam też jednocześnie wyobrażenie, w jaki sposób próbowano, na szczęście w wielu przypadkach nieskutecznie, osiągnąć ten cel, który partia przed tymi środowiskami stawiała, czyli najkrócej rzecz ujmując, zmianę świadomości społecznej, bo to właśnie te środowiska w największym stopniu miały być odpowiedzialne za stworzenie tak zwanego nowego człowieka według marksistowskiej ideologii. Cieszę się, że projekt ma już wiele sukcesów i to takich trwałych, jak liczne publikacje. Za chwilę będziemy mogli bliżej poznać efekty tego projektu. Gdybym miał czegoś życzyć koordynatorowi, panu doktorowi Ligarskiemu, wszystkim uczestnikom tego projektu, jak i sobie, to chciałbym życzyć, aby w kolejnych latach realizacji tego projektu, obok tego rosnącego dorobku naukowego, dały się zauważyć także jego inne skutki, bo myślę, że w miarę jak coraz więcej wiemy o tej złożonej i trudnej problematyce, powstaje coraz istotniejsze pytanie pod adresem poszczególnych środowisk. Co to dla nich oznacza? Zarówno w kontekście własnych rozliczeń z przeszłością, jak i w kontekście bardziej współczesnym. I myślę, że pewne odznaki tego typu zjawisk możemy już obserwować w poszczególnych środowiskach, ale chciałbym właśnie życzyć, aby także i taki był efekt tego projektu już później z perspektywy lat, żeby doprowadzić do głębszej refleksji te środowiska, których on dotyczy, abyśmy mogli się zastanowić nie tylko nad tym, jak one funkcjonowały w trudnych warunkach dyktatury komunistycznej, ale też jakie przesłanie płynie z tamtego okresu, na ile współczesny etos twórcy, etos naukowca, etos dziennikarza powinien odnosić się do tamtej komunistycznej przeszłości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak pan prezes Łukasz Kamiński powiedział, projekt istnieje od jesieni 2006 roku. Gwoli ścisłości tylko dodam, że początkowo kierowała nim pani dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik, która później przeszła do innej instytucji. W związku z tym od maja 2007 roku mam zaszczyt kierować tym projektem. Rzeczywiście siłą tego projektu jest liczba osób z Instytutu Pamięci Narodowej, spoza Instytutu Pamięci Narodowej. Dodam tylko, że jest to liczba, która się zmienia, ponieważ zależnie od projektu, od tego, co zamierzamy wydać, co zamierzamy zrobić, dołączają do nas naukowcy, ewentualnie na pewien czas zawieszają jakby działalność w tym projekcie, a potem z powrotem do nas wracają. W tej chwili rzeczywiście ukształtował się zespół, w którym jest 31 osób, z czego 23 osoby są spoza Instytutu Pamięci Narodowej, a 8 osób jest pracownikami IPN-u. Ważne też, że dla pracowników IPN-u jest to projekt dobrowolny i uczestniczą w nim tylko ci, którzy powiedzmy z pasją zajmują się tą niełatwą zresztą problematyką.
Proszę Państwa, od 2009 roku istnieje seria wydawnicza Twórcy, Naukowcy, Dziennikarze ze specjalnymi dwoma logotypami umieszczonymi na każdej z tych publikacji, nie tylko zresztą wydawanych w serii centralnej Instytutu, ale również w oddziałowych seriach IPN-u, ponieważ dzięki uprzejmości zazwyczaj ich kierownictwa książki, które dotyczą naszego zagadnień, naszego projektu, tamte loga mają umieszczane. Do tej pory wydaliśmy 21 publikacji. Ostatnio ukazała się zresztą dwa tygodnie temu, a mianowicie Polskie Uczelnie w latach 80. XX wieku pod redakcją pana profesora Tomasza Gąsowskiego. Następne dwie są w druku. Niebawem powinna się ukazać książka Obrazy władzy w literaturze, filmie i teatrze, zbiór studiów pod redakcją obecnego tu pana profesora Mariusza Mazura i moją oraz książka Granice kompromisu, czyli Naukowcy, aparat władzy ludowej pod redakcją pana profesora Piotra Franaszka. Do tej pory wydaliśmy trzy monografie. Warto pochwalić się tym, że monografia wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego, niedawno znanego, myślę, wszystkim literata, poety, została uhonorowana nagrodą Clio, drugą nagrodą Clio w kategorii autorskiej w roku 2014. Tytuł tej książki to Wiwisekcja powszedności o wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego 1956-71. Wszystkie te publikacje mają Państwo możliwość zobaczyć na tym pokazie. Widzę, że okładki chyba znikły niestety, no ale to takie troszkę techniczne przeszkody. W każdym razie te 21 publikacji są dostępne w sieci księgarskiej Instytutu Pamięci Narodowej, a również w księgarniach internetowych. A także oczywiście w każdym oddziale można je zamówić. Rzeczywiście można powiedzieć, że projekt przechodzi pewne przeobrażenia. Powiem tylko, że na początku nazywał się on Aparat Bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, naukowych, dziennikarskich. Podjęliśmy jednak decyzję, że powinniśmy się poszerzyć, rozszerzyć swoje pole badawcze i w związku z tym nabrał on charakteru takiego, można powiedzieć, obejmującego całą, szeroko zresztą pojętą władzę. I w tej chwili jakby ten projekt ewoluuje w tym kierunku, aby pokazywać również no, te stopnie, można powiedzieć, przenikania się struktur i procesów decyzyjnych pomiędzy władzami umiejscowionymi w gmachu chociażby KCPZPR czy KWPZPR w poszczególnych regionach kraju, a aparatem bezpieki, no i oczywiście tymi trzema środowiskami. Zmierzamy również spopularyzować naszą działalność poprzez stronę internetową, która w tej chwili jest w projekcie i mamy nadzieję, że w roku 2016 zostanie uruchomiona i będzie służyć nie tylko zresztą naukowcom do zapoznania się z dorobkiem tego projektu, ale liczymy również na to, że będzie ona istotną pomocą dla edukatorów, dla nauczycieli, że będą mogli skorzystać z tego dorobku, aby wykorzystywać ją podczas swoich działań edukacyjnych. Chcemy również, aby badania, które prowadzimy, zaistniały na niwie międzynarodowej. W związku z tym w tej chwili podjęliśmy decyzję i trud, aby wyselekcjonować grupę tekstów dotyczących tych trzech środowisk, przetłumaczyć je na język angielski czy niemiecki i upowszechnić ten dorobek no, wśród naukowców w innych krajach, bo myślę, że jest to temat ciekawy i warty tego, aby go i pokazywać, ale również próbować korelować i sprawdzać, co robi się w innych krajach w obszarze tych trzech środowisk, a wiemy doskonale, że chociażby niemiecka nauka jest no, dość dobrze obeznana z tematyką chociażby środowisk twórczych. Tak wygląda, jeszcze tylko dwie sprawy, a mianowicie chciałem Państwu powiedzieć o planach, które mamy na najbliższy czas. Oczywiście są to książki, które powinny się ukazać w przeciągu roku i 2015, i 2016, ale też zakres jakby naszej działalności sięga dalej, i w związku z tym oprócz tych dwóch tomów studiów, które się powinny ukazać jeszcze w tym roku, myślę, że pierwszy z nich, Obrazy
władzę już w połowie maja. Zaplanowaliśmy również takie wydawnictwa, jak chociażby książka pana profesora Marka Andrzejewskiego, Uniwersytet Gdański w stanie wojennym, która wyjdzie co prawda w serii oddziału gdańskiego oraz naszym logo. Książka pani dr Agnieszki Wójtowicz, Grotowski polityczny, Jerzy Grotowski, jego środowisko wobec aparatu władzy w latach 59-81, książka pana profesora Rutkowskiego poświęcona środowisku historycznemu, a władzom w PRL-u, książka Andrzeja Kaczorowskiego poświęcona monografii Słowa Powszechnego w latach 1980-81, czy książka, dziennik właściwie pana Macieja Łętowskiego z lat 1982-1991. Na najbliższy czas planujemy również konferencje. Tych konferencji odbyło się do tej pory 6 dużych konferencji, których pokłosiem są studia o charakterze monograficznym. Natomiast najbliższa konferencja w planach to rok, to wrzesień 2015 roku i ma być ona poświęcona nadzorcom, czyli aparatowi, strukturom i ludziom władzy wobec tych trzech środowisk, którymi się zajmujemy, czyli twórcom, naukowcom i dziennikarzom. Proszę Państwa, tak w skrócie wygląda działalność tegoż projektu. Mamy nadzieję, że będziemy go dalej mogli kontynuować, a teraz oddam głos panu profesorowi Tadeuszowi Wolszy. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, postaram się w ciągu około 30 minut, mam nadzieję, że zdążę, przedstawić coś takiego, co będzie próbą spojrzenia na postawy dziennikarzy w okresie PRL-u. Ja wprowadziłem do swojego wystąpienia podtytuł, który już zasygnalizuje w pewnym sensie, o czym będę mówił. Będzie to rzecz o czterech krótkich porcjach wolności. A tak dokładnie to za chwileczkę Państwu sprawę zreferuję. W dwudziestoleciu międzywojennym etos dziennikarza był niekwestionowaną częścią etosu polskiej inteligencji. Nie stanowiło to nic nadzwyczajnego, wszak rodowód gros dziennikarzy sięgał lat ożywienia społeczno-politycznego na początku XX stulecia, okresu ciężkich walk o niepodległość przed i w trakcie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Dla tych dziennikarzy i publicystów sprawa niepodległości kraju i kształtowania postaw patriotycznych była świętością i ta idea determinowała ich zawodową działalność. Jest zrozumiałe, że były od tego odstępstwa, można wszakże raczej mówić w tym wypadku o marginesie zjawiska. Lata II wojny światowej stanowiły niewątpliwie kolejny egzamin dla dziennikarskiego środowiska. Zauważyłbym w tym wypadku pewne podobieństwo do niektórych wydarzeń z lat I wojny światowej. Mam tu na myśli problem współpracy z zaborcami, którzy przez prasę wydawaną w języku polskim zabiegali nie tylko o zrozumienie swoich interesów, ale ich nagłośnienie w społeczeństwie. Z tym właśnie okresem łączyć należy początek czegoś takiego, co nazywamy prasą gadzinową, która niestety zyskała pewne, aczkolwiek niewielkie znaczenie w ówczesnych kręgach dziennikarskich. W latach II wojny światowej problem tzw. gadzinówek był przedmiotem oceny Polskiego Państwa Podziemnego, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i społeczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie oraz na terenach ziem bezprawnie wcielonych do III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Nie widzę tu możliwości zastosowania taryfy ulgowej dla dziennikarzy redagujących czy też współpracujących z lwowskim Czerwonym Sztandarem, Wileńską Prawdą, kijowskim Głosem Radzieckim, Tarnopolską Prawdą Bolszewicką i komunistycznymi Nowymi Widnokręgami, które za sprawą Sowietów były zaadresowane do społeczeństwa polskiego. Niczym, jeśli chodzi o zawartość merytoryczną i wymowę ideologiczną, nie różniły się one od Nowego Kuriera Warszawskiego, Gońca Krakowskiego, Fali czy też Siedmiu Dni. Pierwsze przede wszystkim szkalowały pańską Polskę i prezentowały sowiecki punkt widzenia nadchodzącej rzeczywistości. Drugie zarysowały niemieckie ujęcie sprawy, ustępujące powoli wraz z sukcesami Armii Czerwonej. Jeżeli można byłoby podjąć próbę oszacowania środowiska owych kolaborantów w świecie dziennikarskim, to z niemieckimi gadzinówkami z różnym nasileniem współpracowało około 500-700 autorów tekstów, natomiast około 100 było stałymi pracownikami i redaktorami.
Wydaje się, że ta ostatnia liczba byłaby również do przyjęcia, jeśli chodzi o skalę dziennikarzy współpracujących z sowieckimi gadzinówkami w latach 39-41 oraz po powstaniu Związku Patriotów w Sowietach. W tym miejscu nie sposób pominąć również i tych dziennikarzy, którzy podjęli współpracę z niemieckimi gadzinówkami z polecenia Polskiego Państwa Podziemnego. Z uwagi jednak na stan zachowania dokumentów lub ich brak, jeszcze w latach wojny lub później byli oni narażeni na różnego rodzaju zarzuty świadomej działalności na niekorzyść Polski lub wręcz zdrady. Najbardziej charakterystyczny i najgłośniejszy medialnie wydaje się tu przykład Józefa Mackiewicza, piszącego do gadzinowego Gońca Codziennego, wybitnego pisarza, publicysty z Wilna. Dość w tym miejscu zauważyć, że Ptasznik z Wilna był skazany na podwójną karę śmierci i w trybie natychmiastowym, wszak była wojna, zabiegał o jej anulowanie. Całe szczęście, że wyszedł z tej sprawy obronną ręką. Po wojnie zaś już na emigracji, nadal z dużą znajomością rzeczy, wskazywał na sowieckie niebezpieczeństwo nie tylko dla niepodległości Polski i regionu, lecz całej Europy. Rehabilitacji już poza krajem doczekał się również wcześniej skazany przez Polskie Państwo Podziemne na karę infamii Ferdynand Gettel. Obaj pisarze szukali azylu w drugim korpusie generała Władysława Andersa. O ile tam zyskali ten azyl, to nadal nie zyskali uznania i rozgrzeszenia w ocenie Stefana Korbońskiego, który był szefem konspiracyjnej walki cywilnej w kraju i do końca życia wypominał im ową kolaborację. Po 1945 roku konsekwencje owej współpracy ponosili jedynie współpracownicy niemieckich gadzinówek. Z moich obliczeń wynika, że przed powojennymi sądami w latach 1946-49 stanęło z tego grona 41 dziennikarzy, publicystów i różnego rodzaju współpracowników, czyli tak powiedzmy sobie około 40%, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę 100 osób z tego ścisłego grona. Sądy skazały 36 osób i 5 osób uniewinniły w trakcie procesów. Zasądziły jeden wyrok śmierci i 3 kary dożywocia. Wśród uniewinnionych był m.in. Stanisław Wasylewski, powszechnie znany dziennikarz z Lwowa z lat 39-44, który miał za sobą zarówno epizod z Czerwonego Sztandaru, czyli tego komunistycznego, jak i gadzinówki niemieckiej Gazeta Lwowska. Przy czym na jego korzyść zadziałała zgoda wyrażona wcześniej przez struktury konspiracyjne. Był to jednak jeden z nielicznych tego rodzaju przykładów, kiedy sąd dał wiarę na dokumentację Polskiego Państwa Podziemnego. Generalnie rzecz ujmując, komunistyczni kolaboranci z Białegostoku, Łomży, Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa, Łódzka i Wilna nie ponosili z tego powodu żadnych konsekwencji. Wprost przeciwnie, dla niektórych z nich stanowiło to przepustkę do dużej kariery w PRL-owskich mediach. Przede wszystkim początkowo w prasie, później w radiu. Przez cały okres PRL to oni zasypywali komunistyczne dzienniki, tygodniki, miesięczniki itd., itd. antydemokratycznymi treściami, szukając za wszelką cenę wroga zewnętrznego i wewnętrznego. Na wszystkie sposoby dyskredytowali polskojęzyczne rozgłośnie nadające spoza kraju. Totalnej krytyce poddawali polskie czasopisma, dzienniki wydawane poza krajem, w tym Kulturę Paryską, Wiadomości Londyńskie, Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza. O ile tego rodzaju działalność okazywała się nieskuteczna, bowiem niezłomni i nieprzejednani emigracyjni dziennikarze nadal wnikliwie komentowali wydarzenia za żelazną kurtyną, to do działalności wkraczały komunistyczne służby specjalne, które permanentnie inwigilowały niezależnych dziennikarzy lub próbowały za wszelką cenę ich skompromitować w oczach emigracyjnej społeczności. Jeżeli to nie skutkowało, to służby komunistyczne i Służba Bezpieczeństwa podejmowała decyzję o powołaniu poza granicami Polski tak zwanej prasy prokrajowej. To było coś nowego, co zaczęło powstawać w latach 50. i 60., ale było to zjawisko, powiedzmy sobie, marginesowe i raczej udało się zwerbować dziennikarzy raczej z drugiego lub trzeciego szeregu.
Wracając do spraw krajowych, to chciałbym stwierdzić, że dziennikarze w kraju stanęli przed bardzo trudnym problemem. W zasadzie były dla nich dwie wiodące drogi postępowania. Albo całkowita kontestacja systemu politycznego i brak możliwości jakiejkolwiek współpracy, albo ścisła współpraca w charakterze ślepego realizatora poleceń komunistycznego reżimu. Trzeciej drogi, jasno zdefiniowanej, chciałbym to podkreślić, chyba nie było, chociaż część środowiska pozostała w zawodzie i szukała niszy tematycznej, którą mogliby zaakceptować komuniści bez mocno zaakcentowanej deklaracji lojalności. Do tej ostatniej kategorii zaliczyłbym również i tych, którzy z uwagi na prestiż, doświadczenie i umiejętności warsztatowe, a niekiedy też sytuacją życiową, pozostali w zawodzie w charakterze nauczycieli, czyli tak zwanych mistrzów dla tych, którzy rozpoczęli karierę dziennikarską, o której jeszcze wówczas nie dysponowali żadną wiedzą, ale byli wytypowani przez PPR do nowej roli. Było to wszakże, były to sytuacje sporadyczne i nie jest wykluczone, że dla poszczególnych regionów kraju można byłoby owych mistrzów policzyć na palcach jednej ręki. Po wypełnieniu misji, jaką na nich nałożyli komuniści, byli usuwani ze stanowiska, odsyłani poza nawias dziennikarskiej społeczności. Niekiedy nie pozostało nic innego jak zmiana zawodu, czy też pisanie do szuflady z nadzieją, że za jakiś czas być może ich teksty ukażą się pod pseudonimami gdzieś tam daleko poza Polską, na przykład w paryskiej kulturze. Jeśli chodzi o pierwszy model, to do 1947 roku widziałbym grono dziennikarzy, którzy nie oglądając się na konsekwencje, rzetelnie wypełniali obowiązki zawodowe. Wystarczy w tym miejscu przywołać środowisko Gazety Ludowej, organu prasowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wspomnienia redaktora Zygmunta Augustyńskiego pod tytułem Miesiące Walki prezentują obraz ówczesnej sytuacji, w tym zagrożenia wynikające z uprawiania zawodu dziennikarza na najwyższym poziomie. Mam tu na myśli oczywiście uczciwość i rzetelność. Z drugiej zaś strony wynikające z tego konsekwencje, niekiedy właśnie kara więzienia lub nawet kara śmierci. Polityczne klęski Karola Popiela i Stanisława Mikołajczyka, w tym również ucieczka lidera ludowców na zachód, zamknęły ową pierwszą krótką porcję wolności prasy. Do głosu natomiast dochodzili nowi dziennikarze z doświadczeniem wyniesionym ze Związku Sowieckiego, którzy opanowali wszystkie tytuły prasowe. Straciły wówczas na znaczeniu przygotowanie zawodowe, wiedza, doświadczenie. W cenie natomiast były dyspozycyjność, staż partyjny oraz bezwzględne posłuszeństwo sowieckim wersjom wydarzeń. Nie było więc dziełem przypadku, że zawód dziennikarza dyspozycyjnego dość szybko stał się profesją uprzywilejowaną i utożsamianą z najwyższą władzą regionalną i ogólnopolską. Każdy, kto zamierzał zaistnieć w zawodzie i zdobyć aprobatę partyjnych dygnitarzy, wykazywał się głośną krytyką amerykańskiego i zachodnio-niemieckiego imperializmu, informował, że stanowią one zagrożenie dla światowego pokoju, głośno piętował bandy poakowskie i winowskie mordujące niewinnych ludzi, w tym działaczy PPR, funkcjonariuszy MO i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, budujących nową socjalistyczną rzeczywistość. Owi dziennikarze przeciwstawiali skompromitowanym Leśnym i Bumelantom, przodowników pracy z Nowej Huty oraz współorganizatorów kołchozów. W cenie z punktu widzenia komunistycznej perspektywy były również krytyczne teksty poświęcone hierarchii kościelnej, prymasowi, episkopatowi, Watykanowi i w ogóle ludziom wierzącym. Dziennikarze, którzy zabiegali o zaufanie władzy, piętnowali tych, którzy podważali niezaprzeczalną światową rolę i pozycję Związku Sowieckiego, w tym Józefa Stalina, chorążego światowego pokoju. Rzecz jasna, wszyscy ci, którzy odważyliby się rzucić podejrzenie na Kreml w sprawie odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, od razu byli skazywani nie tyle na totalny atak medialny, bo takiego nie było z racji wycofania tematu katyńskiego z publicznego dyskursu, ale bardziej na pobyt w więzieniu. Na początku lat 50. wykrystalizowała się nawet grupa kilkunastu dziennikarzy dyspozycyjnych, szczególnie zaangażowanych w odpieranie amerykańskich rewelacji na temat Katynia. Stanowili ją Stanisław Brocki, Henryk Podolski z Trybuny Ludu oraz Bolesław Wójcicki z Życia
Warszawy. Dzielnik wspierali redaktorzy Fali 49, Stefan Martyka i Wanda Odolska, współtwórcy szczególnie agresywnych i skandalicznych audycji poświęconych również procesom żołnierzy wyklętych. Stefan Martyka był chyba jedyną śmiertelną ofiarą spośród znanych dziennikarzy identyfikujących się z reżimem komunistycznym i mocno przez media manifestujących treści antydemokratyczne przy forsowaniu treści prosowieckich. Pierwsze sygnały od Wilży w kontekście publikacji prasowych dały się zauważyć w drugiej połowie 1955 roku. Specjaliści dostrzegają w postępowaniu ówczesnych redakcji specyficzną sytuację dwóch prędkości. Polegały one na tym, że niektóre tygodniki literackie zachęcały do debaty i pogłębienia liberalizacji, zaś inne, przede wszystkim dzienniki, podchodziły do sprawy z dużą ostrożnością i rezerwą. Jak sądzę, decydowały o tym względy personalne. W redakcjach PZPR-owskich dzienników bowiem był zlokalizowany w dużej mierze partyjny beton, niechętny jakimkolwiek przemianom. Jest zrozumiałe, że ów dyskurs wywołały pisma partyjne. Wszak to one dominowały na rynku wydawniczym i to ich głos sygnalizował społeczeństwu aktualny kurs wewnętrznej polityki państwa. W analizowanej tu sprawie szczególną aktywność przejawiały w tym okresie dwa tytuły, Nowa Kultura i Po prostu. Dały one, jak zauważają specjaliści, nową szkołę dziennikarstwa, tak zwanego dziennikarstwa misyjnego. Pominę teraz kilka wątków i przejdę do następnego. Po prostu połączyć należy nie tylko pierwsze artykuły rehabilitujące żołnierzy Armii Krajowej i piętnowanie łamania socjalistycznej praworządności, ale wskazujące również na niekompetencję średniego i niższego, zresztą partyjnego dozoru technicznego w zakładach pracy, który najczęściej był nieprzygotowany do wykonywania zawodu. Można mówić w tym wypadku o drugiej dziennikarskiej porcji wolności, której początek dały wydarzenia z 1956 roku, w tym przede wszystkim Powstanie Poznańskie oraz późniejszy październik. Wśród szeregu haseł wznoszonych przez demonstrantów w Poznaniu i przez uczestników wieców w stolicy pojawiły się również hasła wolności słowa. Ową wolność w artykułowaniu myśli wolnych myśli przez jakiś czas ułatwiały dziennikarzom brak cenzury oraz protesty społeczeństwa przeciwko działalności tzw. zagłuszarek polskojęzycznych rozgłośni nadających spoza kraju. Wydarzenia z Bydgoszczy z 18 listopada 1956 roku, w której stacja zagłuszania została zniszczona przez protestujących, była niewątpliwie znakiem czasu. Owa porcja wolności niestety też była krótka, trwała bowiem tylko do 1957 roku. Jej kres stanowiło rozbicie przez Służbę Bezpieczeństwa redakcji Po prostu, zbyt aktywnej i stanowczo za rzetelnej jak na komunistyczne widzenie sprawy. W jej rolę za sprawą decyzji partyjnych już niebawem próbowała się wcielić polityka, ale były to już inne zupełnie tytuły i inny sposób myślenia. Dla ówczesnego środowiska dziennikarskiego duże znaczenie odegrały również wydarzenia z 1968 roku. Mam tu na myśli chyba dużą i istotną w skutkach czystkę w redakcjach kilkudziesięciu dzienników i tygodników. Skala zjawiska dotknęła 114 dziennikarzy i redaktorów prasowych, w tym 15 naczelnych i ich zastępców. Specjaliści dodają do tej grupy jeszcze 60 pracowników radia i telewizji. Byli to w zasadzie dziennikarze, którzy do zawodu weszli tuż po wojnie z doświadczeniem zawodowym zdobytym jeszcze przed wojną bądź w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej. Niekiedy z epizodem niekoniecznie powiązanym z uprawianiem propagandy. Niektórzy z nich po 1945 roku zmienili brzmienie swoich nazwisk. Wspomniane czystki w szeregach dziennikarskich, jak nie trudno domyślić się, do końca lat 70. nie wywołały rewolucji w środowisku. Była to raczej zmiana pokoleniowa i związana z eliminacją kadry z przedwojennym rodowodem. Nadal jednak w środowisku dominowali dziennikarze dyspozycyjni. Było to szczególnie widoczne w marcu 68 roku, w grudniu 70 roku, w czerwcu 76 oraz w okresie tzw. karnawału Solidarności, kiedy to właśnie dziennikarze, jak na komendę, zaczęli głosić hasła o warchołach, burzycielach porządku publicznego, propagandowo wspierali kolejne ekipy
partyjne Władysława Gomułki i Edwarda Gierka. Skoro jesteśmy przy umówieniu lat 60. i 70., to nie sposób pominąć tu jeszcze jednej ważnej sprawy związanej z ówczesnym środowiskiem dziennikarskim. Mam tu na myśli dziennikarstwo niszowe, uprawiane przez kilkudziesięciu znakomitych publicystów w redakcjach na przykład Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi i jeszcze kilku innych tytułach, które były pod ciągłą obserwacją resortu bezpieczeństwa. Zresztą w niektórych redakcjach wyjątkową aktywność przejawiali tajni współpracownicy. Idea powołania do życia tego rodzaju niskonakładowych tygodników i czasopism miała stworzyć pozory swobody w uprawianiu zawodu dziennikarskiego. Nie było więc dziełem przypadku, że to one dały schronienie dla kilkudziesięciu intelektualistów, którzy w innej sytuacji byliby zmuszeni do zmiany zawodu lub być może nawet opuszczenia kraju. Komunistyczny monopol na kreowanie postaw dziennikarzy uległ lekkiemu zachwianiu w połowie lat 70. W drugiej połowie lat 70. Był związany z narodzinami struktur opozycyjnych oraz prasy drugoobiegowej. Definitywnie zaś uległ, ale tylko czasowej likwidacji w momencie powstania NSZZ Solidarność i wydawanej już legalnie prasy związkowej. Była to już trzecia w powojennej Polsce oficjalna porcja dziennikarskiej wolności, która utrzymała się do grudnia 1981 roku. Stan wojenny i weryfikacja środowiska dziennikarskiego po grudniu 1981 roku wyeliminowały z zawodu najlepszych specjalistów. W zawodzie pozostał nawet nie drugi, ale jeszcze bardziej pośredni garnitur tych, którzy sami siebie określali dziennikarzami. Owa sytuacja sprzyjała jednak rozwojowi działalności nielegalnej w ramach dziesiątek czasopism wydawanych w drugim obiegu. Dalej w ramach Radia Solidarność w Warszawie i Bydgoszczy oraz jeszcze w ramach tak zwanej gazety dźwiękowej. To był taki nowy pomysł na uprawianie dziennikarstwa stworzony przez Stefana Bratkowskiego, a polegał na nagrywaniu i rozpowszechnianiu gazet w postaci kaset magnetofonowych. Ostatnia porcja dziennikarskiej wolności rozpoczęła się w 1989 roku przed wyborami czerwcowymi. Była to swoistego rodzaju konfrontacja pomiędzy tymi dziennikarzami, którzy przetrwali stan wojenny i okres późniejszy w wyżej wymienionych redakcjach konspiracyjnych, uprawiając dziennikarstwo niezłomne, bez oglądania się nad kierowniczą rolę partii, z tym środowiskiem, które konsekwentnie stało na przeciwstawnych pozycjach. Z tej drugiej strony nadal byli więc ci, którzy za wszelką cenę przy poparciu Służby Bezpieczeństwa i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej niejednokrotnie w mundurach wojskowych, w dzienniku telewizyjnym czy też w Trybunie Ludu i Żołnierzu Wolności zamierzali nadal odgrywać pierwszoplanową rolę w środowisku dziennikarskim. Wprawdzie w 1989 roku w trakcie obrad Okrągłego Stołu zapadła decyzja w sprawie pluralizmu mediów, partia wszakże nie traktowała tego ustalenia na poważnie. Był to raczej z jej strony wybieg taktyczny, pozwolenie czasowe. Kierownictwo PZPR bynajmniej nie zamierzało dzielić się żadną władzą, tym bardziej też nie widziało w przyszłości wolnych mediów. Resortowym funkcjonariuszom zaś nakazywano werbowanie tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych. Dopiero wydarzenia z sierpnia 1989 roku, czyli dialogu pomiędzy kierownictwem NSZZ Solidarność, SD i ZSL, nieco zmieniło sytuację z politycznego punktu widzenia do tego stopnia, że powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jeśli chodzi zaś o media, to nowa weryfikacja środowiska dziennikarskiego bynajmniej nie była skuteczna i nadal w niej straszyły upiory sprzed lat. Specjaliści, którzy badają historię powojennych mediów, dochodzą do wniosku, że PRL był takim krajem specyficznym. I w kilku publikacjach spotkałem się z opinią, że w Polsce przed 1989 rokiem funkcjonowało niezależne dziennikarstwo. Ja myślę, że ta konstatacja jest uprawniona, ale tylko w takim stopniu, o
jakim mówiłem, czyli o tych czterech krótkich porcjach wolności. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi za ten ciekawy referat. Poproszę pana profesora Tadeusza Rutkowskiego. Szanowni państwo, ja się postaram podobnie jak mój przedmówca na początek scharakteryzować miejsce nauki, miejsce uczonych w trakcie kolejnych okresów dziejów Polski Ludowej. Ja zastanę się także może w trochę większym stopniu właśnie niż profesor Wolsza nad tym, co dzisiaj wiemy o tym środowisku, co wiemy o polityce władz, a czego nie wiemy, co jeszcze wymaga wysiłku badaczy w następnych latach. Nie jest oczywiście banalnym jest stwierdzenie, że nauka i uczeni dla władz komunistycznych byli środowiskiem, były przedmiotem niezwykle dużej uwagi i niezwykle istotne z punktu widzenia ideowego, ale także funkcjonowania państwa. Stąd niemal od początku polityka naukowa była przedmiotem i środowisko naukowe było przedmiotem podejmowanych bardzo wcześnie i bardzo zdecydowanych czy wyrazistych działań ze strony zarówno Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jak i rządu tymczasowego, jak i późniejszych ekip rządzących Polską Ludową. Takim okresem, o którym się często zapomina, który jest jako tako poznany naukowo, ale właśnie często pomijany, jest okres lat 44-45. Wtedy kształtują się te fundamenty organizacyjne i personalne polskiej nauki i wtedy można zaobserwować tendencje czy koncepcje tej polityki, jakie polscy komuniści zadania Moskwy wobec nauki chcieli przeprowadzić. Nie wszystko jest zaprowadzone w życie, stąd poświęcę nim jeszcze kilka uwag. Mianowicie, po pierwsze, mamy decyzję o restytucji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co było ważną decyzją w sensie politycznym. Można było wyobrazić sobie sytuację, że tenże uniwersytet po prostu nie powstanie, nie odrodzi się po wojnie. Drugą taką decyzją było równoważącą pierwsze powołanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uniwersytetu, który co ciekawe do lat 50. nie miał właściwie sekcji humanistycznej. On był głównie biologiczno-matematyczny i który już zrywał, jego organizację zrywano z klasyczną autonomią uniwersytetu. Kolejnym takim działaniem, które też właśnie umyka trochę uwadze, jest próba niedopuszczenia do odrodzenia Uniwersytetu Warszawskiego. Traktowanego bardzo wyraźnie, bardzo zdecydowanie jako instytucja wroga, instytucja reakcyjna, instytucja, która w takim kształcie nie powinna istnieć. Co więcej, instytucja zagrażająca ośrodkowi władz, ponieważ oznaczał restytucja uniwersytetów, tak jak to widzieli przywódcy Polskiej Partii Robotniczej i PKWN, oznaczało, że w środku Warszawy będzie znowu kilkanaście tysięcy młodych ludzi, jak powiedział dyrektor Departamentu Nauki PKWN, będą do nas strzelać. No a stąd bardzo długo i silnie podejmowane starania, żeby uniwersytet rozparcelować po całym kraju, żeby przenieść go do Łodzi, a jeśli to, jak to już się nie bardzo udawało, to może przenieść go pod Warszawę. Te działania wobec bardzo zdecydowanego oporu środowisk naukowych się nie powodzą. Po powstaniu tymczasowego rządu jedności narodowej Uniwersytet Warszawski jednak i Politechnika także powstają czy odradzają się w Warszawie. Ale w Łodzi powstaje Uniwersytet Łódzki, którego takim celem jego powołania było odwołanie się i do proletariatu, i powołanie instytucji, która będzie właśnie już instytucją odmienną od tych w sensie organizacyjnym i politycznym od uczelni tradycyjnych wyrastających z średniowiecznej koncepcji uniwersytetu. W związku z czym te działania władzy komisji się w dużym stopniu, mające na celu podporządkowanie sobie środowisk naukowych, rozproszenie, zniszczenie czy nieodbudowanie instytucji
w formie tradycyjnej się w znacznym stopniu nie powodzą. Powstają właśnie UMCS, powstaje Uniwersytet Łódzki, ale one naukowo i ilościowo nie wpływają bardzo znacznie znacząco na funkcjonowanie polskiej nauki. Tak samo w sferze kadrowej. Ta partia nie dysponuje większą ilością uczonych, którzy byliby w stanie pełnić funkcję rektorów, dziekanów, mieć jakiś potencjał naukowy. I stąd powstała w bólach decyzja o odradzaniu jednak polskiej nauki na bazie kadr jednak przedwojennych. No właśnie z pewnym wyjątkiem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie łatwiej było promować kadry lewicowe. Dobry rektorem był w końcu nie komunista, ale jednak człowiek bliski lewicy, profesor Tadeusz Kotarbiński. I tam młodzi, nie tylko, ale przede wszystkim młodzi marksiści znaleźli możliwość szybkiego rozwoju kariery naukowej. Ale rektorem, zarówno rektorami na uniwersytet taki jak toruński, jak wrocławski, jak warszawski, to są uczeni z przedwojennym rodowodem, no, tacy, którzy byli dla władz strawni. Lata 45-48 to jest dla polskiej nauki okres odbudowy środowisk, odbudowy warsztatów pracy. Zwłaszcza dla środowisk takich jak historycy, poloniści, filologowie, to jest często zmiana przedmiotu badań. To jest proces dosyć bolesny, skutkujący przez jakiś czas obniżeniem poziomu pracy naukowej, konieczność zmiany, odtworzenia zniszczonych często czy rozproszonych warsztatów, zmiany także kierunku zainteresowań, na przykład z ziem wschodnich Rzeczypospolitej na ziemię zachodnie. Ten okres jest także okresem bardzo zdecydowanej, wyrazistej walki o zachowanie podstawowej autonomii nauki, szkolnictwa wyższego, ale także o naprawienie czy uzyskanie od władzy takich działań, które by poprawiły czy zmieniły na lepsze sytuację nauki, taką jaką ona była w latach 30. Chodzi tu zwłaszcza o właśnie warsztaty pracy i o finansowanie nauki. Ten okres trwa stosunkowo krótko, kończy się już na przełomie lat 47-48, kiedy otwiera się tak zwany najczęściej klasyczny okres stalinizmu w polskiej nauce. Tu jedna uwaga na marginesie, nauka jest specyficznym przedmiotem polityki, jest przedmiotem, którego trudno o szybkie efekty podejmowanych działań, oczywiście przy założeniu, że nie dopuścimy, czy nie podejmiemy działania o charakterze absolutnie nihilacyjnym, niszczącym w ogóle daną dziedzinę, czy dane dziedziny polityki naukowej. Takiej decyzji władze PRL jednak nie podejmują. Myślę, że tutaj jest waga tego okresu przejściowego, kiedy powstały już pewne struktury, kiedy te struktury trzeba byłoby zniszczyć i świadomość doświadczeń sowieckich, myślę tutaj próbuję tu wejść w buty kierownictwa PZPR, Bolesława Bieruta czy Jakuba Bermana, czy nawet Stanisława Strzeszewskiego, była taka, że nie da się prowadzić intensywnej industrializacji, intensywnego rozwoju państwa, wsadzając inżynierów, fizyków, matematyków do więzień na większą skalę. Stąd zakres represji, jakie doświadczyła polska nauka w latach i od 45 i po 47 był znacznie ograniczony, głównie do osób, które albo angażowały się w działalność Polskiego Państwa Podziemnego, albo podziemia po wojnie, albo Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast zdarzały się takie przypadki, że aresztowano czy stawiano przed sądem osoby po to, żeby zastraszyć środowisko, pokazać, my tu mamy na was bat, jeśli nie będziecie posłuszni, to możecie podzielić los właśnie takich osób, na przykład jak profesor Michał Walicki, historyk sztuki z
Uniwersytetu Warszawskiego, no, który ewidentnie był wskazany w taki sposób, żeby, znaczy bez jakichś mocnych dowodów, tylko po to, żeby środowisku pokazać, że można, da, że profesura nie chroni przed więzieniem. Charakterzą cechą tego okresu jest jednocześnie próba zmiany personalnych polskiej nauce, tylko właśnie nie w sposób taki, jak to wygląda na przykład w Czechosłowacji, kiedy część uczonych poszła do, no, zamiatać ulice, prawda, do zawodów fizycznych, tylko przez eliminację tych, którzy z powodów ideologicznych się nie uznali, zostali za absolutnie nieprzydatnych czy niemożliwych do zaakceptowania. Odseparowanie tych, którzy powinni, czy są tak wybitnymi uczonymi, że powinni działać, ale może nie uczyć na przykład młodzież i wykształcić w możliwie szybkim czasie nowe marksistowskie kadry naukowe, które będą już całkowicie dyspozycyjne politycznie. To się nie udaje oczywiście z prostej przyczyny, mianowicie z powodu krótkości okresu trwania tego stalinowskiej presji, to jest w końcu mniej więcej, prawda, 7-8 lat, jak na naukę jest to krótko. Okres, właśnie ta porcja wolności dla środowiska naukowego związana z Odwilżą jest trochę, czy była trochę dłuższa niż w przypadku środowisk dziennikarskich, tak mi się przynajmniej wydaje, mianowicie z tego powodu właśnie, że dziennikarze są bardziej polityczni, prawda, reagują, są na bieżąco, są na pierwszej linii frontu, działania naukowe mniej widać. Stąd wydaje się, że dopiero w 1958 roku władza się mocniej bierze za dyscyplinowanie środowisk naukowych i napotyka na opór zarówno właśnie tych działaczy, czy profesorów, profesury związanej z komunistyczną lewicą, czy do niej przystępującą, jak i no, z masą środowiska naukowego, którym odzyskali swoją pozycję uczeni, którzy wcześniej byli z niego właśnie wypychani czy izolowani. To, co jest charakterystyczne dla tego okresu i dla okresu następnych, to jest powstały w latach 50. bardzo mocny, powstała bardzo mocna pozycja formalna uczonego w PRL. Myślę tu oczywiście głównie o osobach po habilitacji, o profesurze. Służyła temu ustawa o Polskiej Akademii Nauk, służyło temu stworzenie, prawda, tej kategorii członków Polskiej Akademii Nauk, formalne zaakceptowanie przez władze stopni naukowych. A co powodowało, że z człowiekiem, który formalnie, prawda, był, nie musiał przechodzić tych okresów weryfikacji związanej ze stopniem, trudno go było z nauki wyrzucić. Jest taki z lat 80. bardzo kapitalny przykład, kiedy profesor Jan Kielanowski, właśnie członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i jednocześnie członek Komitetu Obrony Robotników i członek Prezydium PAN jednocześnie członek Zgromadzenia Ogólnego PAN, zaczyna prawda, na terenie Akademii protestować przeciwko polityce władz. Władze się zadają, co z nim zrobić. I się okazuje, że niewiele można zrobić, bo nie ma procedury wyrzucenia kogoś z Polskiej Akademii Nauk. Zdezawuowanie osoby, którą władza ludowa mianowała profesorem, mianowała do Polskiej Akademii Nauk, jest politycznie bardzo niewygodne i technicznie trudne. I w końcu praktycznie, no, poza oczywiście izolacją i odsuwaniem od możliwości działania i inwigilacją, nie zrobiono nic. To o tym trzeba pamiętać, patrząc na to, co się dzieje dalej. No, lata 60. są takim okresem właśnie bardzo wyraźnego, stopniowego przywracania kontroli politycznej, ideologicznej nad nauką, której przedstawiciele, niektórzy przynajmniej protestują, dostawiają mniej lub bardziej wyrazisty opór. Już w 65 roku, co warto zauważyć, następuje zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym z roku 58, wprowadzająca możliwość nominacji pracowników naukowych bez habilitacji. Czyli ten bicz, który znamy z 68 roku, został użyty w roku 68, został już upleciony wcześniej w obliczu biernego oporu środowiska. Jednocześnie oprócz lat 60. mamy coraz bardziej wyraźną inwigilację
środowisk naukowych przez SB i bardzo jest ciekawe, ponieważ ja mam takie wrażenie i ono wynika oczywiście także z badań, które były prowadzone w ramach projektu, że w latach 50. środowiska naukowe były stosunkowo w niewielkim stopniu zinfiltrowane przez UB. Wynikało to z jednej strony z atmosfery strachu, która powodowała, że takich zwracających uwagę wystąpień czy działań o charakterze politycznym było niewiele. Z drugiej strony z polityki władz, która zakładała, że tolerujemy osoby z niewłaściwą przeszłością, takich na przykład jak Aleksander Geistrow. Obserwujemy ich, ale je tolerujemy i wykorzystujemy. Z trzeciej strony z tego powodu, że aparat bezpieczeństwa składał się tak naprawdę w tym czasie na dolnych szczeblach, nie mówię o samym kierownictwie, w dużej mierze z osób niewykształconych. I werbunek profesora przez kaprala UB z trzema klasami szkoły podstawowej nie był rzeczą prostą, prawda? I rzadko prowadził do pozytywnych wyników. Aczkolwiek tu się muszę zastrzec, że wszystkiego nie wiemy i być może ten obraz za lat 5, jaki ja czy mój następca będziemy przedstawiać, będzie tutaj nieco bardziej zniuansowany. Przełom lat 60. i 70. to jest przede wszystkim wstrząs marcowy, który oznaczał dla środowisk naukowych bardzo brutalne, bardzo zdecydowane przywrócenie kontroli politycznej w sferze właśnie zmian we władzach uczelni, we władzach Polskiej Akademii Nauk. Nominowanie około 700, przynajmniej tyle udało się ustalić na razie tak zwanych docentów marcowych, czyli osób, prawda, które mianowano na stanowiska samodzielnych pracowników naukowych tylko ze względu na, czy głównie ze względu, nie tylko, głównie ze względu na ich polityczną uległość czy zaangażowanie. W każdym razie to jest okres, kiedy partia i SB zaczyna się wtrącać bezpośrednio. Oczywiście to jest okres, te granice nie są ostre, ale zaczyna się bezpośrednio wtrącać do kierowania uczelnią. Nie wystarcza, prawda, taki miękki czy nacisk woli politycznej, to już jest wchodzenie i agentury coraz szerzej na uczelnie i partii coraz bardziej formalnie, coraz bardziej zdecydowanie do ręcznego sterowania uczelniami. Wystarczy tu wspomnieć o tym, że przedstawiciele partii byli już formalnie w kolegiach rektorskich, że w kolegiach dziekańskich, że zwiększono ilość młodych pracowników w senatach, że wprowadzono nominacje rektorów i przez władze i dziekanów, oczywiście też z kolei przez władze rektorskie. Ten system załamuje się częściowo w latach 80. W tym stopniu, że władza nie jest w stanie kontrolować w pełni środowiska. Można użyć takiego określenia, że o ile wcześniej, prawda, pilnowano środowiska od wewnątrz i od zewnątrz, po roku 80, jeśli chodzi o centralne, główne ośrodki akademickie, to ten system nadzoru, system politycznej kontroli ma miejsce przede wszystkim od zewnątrz. Z tym, że jest takim jednym bardzo istotnym zastrzeżeniem, które do tej pory niesłusznie być może czy błędnie nie zrobiłem, mianowicie inaczej sytuacja wygląda w dużych ośrodkach silnych, zwłaszcza w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, częściowo Poznaniu. Inaczej wygląda w środowiskach mniejszych, a jeszcze mniej, jeszcze gorzej na środowiskach takich już prowincjonalnych w sensie naukowym, myślę tu o miastach wojewódzkich, nieuniwersyteckich, gdzie i upartyjnienie, i poziom kadry naukowej umożliwiał kontrolę bardzo zdecydowaną, bardzo mocną, niemalże do, oczywiście do końca lat 80. Okres lat 80. oczywiście to jest okres stanu wojennego, to są bardzo silne, wyraźne zmiany, aczkolwiek niedrastyczne w obsadzie kadrowej, usunięcie najbardziej zmontowanych rektorów z UW, z UAM, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, z Uniwersytetu w Toruniu, prawda? Próby, czy właściwie przeprowadzenie weryfikacji kadr, w dużej mierze, jeśli chodzi właśnie o to większe ośrodki weryfikacji nieudanej, która nie przyniosła takich skutków, jakie władze zakazały. Ten okres zaczynał zmierzać, czy zaraz po stanie wojennym, w kierunku zwiększenia skali właśnie represji czy kontroli w połowie lat 80., ale
załamanie się systemu spowodowało, że nie wiemy, w jakim kierunku by to dalej szło. Już skracając trochę ten okres, jakby tą część relacyjną mojego tekstu, chciałem powiedzieć, że badanie środowiska naukowego, jak okazało to pracę choćby tego projektu, ale nie tylko, jest rzeczą niezwykle trudną i skomplikowaną. Wynika to przede wszystkim z ogromu materiałów, jakie zostały wytworzone. Powiedzmy, instytucje naukowe są między innymi wytwórcą znacznej ilości dokumentacji aktowej, która zachowała się w bardzo różnym stopniu. W związku z czym mamy bardzo dużo materiałów, w dużej mierze niekompletnych. Po drugie, to jest także patrzenie na naukę przez pryzmat poszczególnych uczonych. I tutaj też no, liczba osób, których biografię trzeba wejść, których trzeba zastanowić się, czy warto na ile głęboko warto w tę biografię wchodzić, jest niezwykle duża. Po trzecie, no, właśnie słaby stan zachowania w różnych miejscach akt, zarówno SB, jak i akt partyjny. Myślę tutaj i o centrali, i o województwach. Na razie jeszcze przy obecnym stanie badań uniemożliwia takie bardzo syntetyczne, już głębokie spojrzenie na całość. Prawda? Ciągle jesteśmy w fazie, kiedy badamy poszczególne przypadki, poszczególne okresy, poszczególne uczelnie. Trudno jest, nie wiem, czy się do końca to uda, stworzyć jakiś taki komplementarny obraz całości. To, co jeszcze utrudnia badania, to jest oczywiście sama struktura środowiska naukowego, taka, która jest strukturą generalnie rzecz biorąc hierarchiczną. Komunistom nie udało się złamać w znacznym stopniu układu mistrz-uczeń i z jednej strony, z drugiej strony lata 80., czyli ten wybuch Solidarności, wybuch jednak do tego kolejnego powiewu wolności spowodował, że wielu zasłużonych dla polityki komunistycznej profesorów przeszło na drugą stronę. Albo zachowywało się w taki sposób, który był po prostu sposobem, zachowaniem uczciwym, zachowaniem moralnym wobec swoich kolegów o innych poglądach, co spowodowało, że rozliczenie także wewnątrzśrodowiskowe w dużej mierze nie nastąpiło. Że mamy sytuację, w której mamy ciągłość w wielu przypadkach osób, które sprawowały władzę, miały wpływ na politykę naukową, politykę wewnątrz uczelni, wewnątrz instytucji w latach 80., 70. i które przechodzą suchą nogą do odgrywania roli w latach następnych, co oczywiście można na różny sposób tłumaczyć, że miało także często uzasadnienie naukowe, ale powodowało, że no, rozliczenie wewnątrzśrodowiskowe było niezwykle trudny i do dziś napotyka na bierny, a czasami czynny opór zainteresowany. No, do tego stopnia, że dopiero poza projektem IPN-u zaczęły powstawać prace dotyczące polityki naukowej. No, mamy taki bardzo charakterystyczny wybuch próby rozliczenia się z systemem w latach 80., kiedy powstają już mające swoje podglebie, początek lat 80. prace Piotra Hibnera, na początku jeszcze lat 90. są prace Rafała Stobieskiego w środowisku historycznym i potem właściwie prawie nic. Jest dopiero jakby no, otwarcie IPN-u, znaczy powstanie IPN-u, otwarcie tego projektu, no trochę też także zmiana generacyjna powoduje, że począwszy od połowy znaczy lat 2005-2006 następuje bardzo wyraźny, bardzo zdecydowany wzrost liczby publikacji, już nie takich hagiograficznych, nie takich okolicznościowych, ale mający charakter poszerzonej analizy sytuacji. O stanie badań może najlepiej świadczy fakt, że wydana w 1992 roku tom piąty, część pierwsza historii nauki polskiej, zaciągnięty do roku 1951, nie został kontynuowany. Upłynęło 20 kilka lat i dopiero teraz, zdaje się, ma się ukazać kolejny tom tej historii, czyli nawet nie mamy jakiejś takiej, prawda, ogólnego spojrzenia na to, co się działo po roku 1951.
Natomiast już w tej chwili mamy coraz więcej drobniejszych, ale i poważniejszych publikacji, które zaczynają się układać w jakiś obraz, ale jest to obraz, który moim zdaniem jest takim patchworkiem, prawda? Takim rodzajem takiej sieci, której te oka się trochę powoli zmniejszają, ale ciągle jeszcze to, co wspomniałem wcześniej, trudno jest powiedzieć, kiedy będziemy mogli napisać syntezę, czy właśnie presji politycznej na naukę, czy postaw środowisk naukowych, czy choćby, prawda, systemu politycznego nadzoru i kontroli nauki jako całości poza poszczególnymi, prawda, ośrodkami czy przypadkami. Podobnie jest z biografistyką, która też zaczyna być coraz lepiej. Mamy biografię Wacława Konopczyńskiego, Zygmunta Wojciechowskiego, Wacława Felczaka, no w mniejszej biografii, choćby Żanny Kormanowej, prawda, Bogdana Suchodolskiego, ale ciągle jeszcze nie mamy biografii tak ważnych osób jak Henryk Jabłoński choćby, prawda, czy rektorów takich jak Zygmunt Rybicki, bardzo ważna postać dla środowiska warszawskiego, czy choćby, prawda, innych uczonych, których dorobek naukowy jest do tej pory jakiś i organizacyjny jest, no, podstawą funkcjonowania polskiej nauki. Więc to, co jest do zrobienia, to, co wydaje mi się, na najbliższych latach powinno udać się zrobić, to jest powstanie monografii instytucji. Monografii właśnie takich, no, są już niektóre monografie uczelni, choćby Uniwersytetu Wrocławskiego, czy Adama Mickiewicza. Ma się ukazać zbiorowa publikacja dotycząca dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, więc jest nadzieja, że te uczelnie, czy poszczególne ważne uczelnie dla polskiej nauki zwłaszcza, zostaną opracowane nie tylko w formie laurek na 50-lecie czy 20-lecie powstania, ale w formie poważnej analizy także z politycznego punktu widzenia. To samo dotyczy biografii. Jest nadzieja, że tutaj przez biografię może łatwiej będzie zatkać trochę te dziury wynikające z braku akt czy problemów napisania zwartych syntez. No nie mamy i pewnie się szybko nie zaczekamy jakiejś poważnej monografii Polskiej Akademii Nauk. Powstają już takie monografie, ale dotyczące innych instytucji naukowych, ale tu też pytanie trochę też o atrakcyjność tego piśmiennictwa, ponieważ ostatnio czytałem bardzo grubą cegłę dotyczącą Instytutu Śląskiego, która się po prostu nie dała czytać. No, i tu jest pytanie, no, czy musimy tylko otworzyć, kiedy odbyło się jakieś zebranie jakiegoś zakładu, prawda, i o czym mówiono, czy jednak patrzymy na tą instytucję daną z pewnego szerszego trochę punktu widzenia. Proszę Państwa, no więc jesteśmy, jeśli chodzi, moim zdaniem, jeśli powinniśmy na spojrzenie na polskich uczonych, na polską naukę w okresie PRL-u, no nie na początku drogi, ale na początku środkowego etapu tej drogi, moim zdaniem, i pozostaje mi wyrazić nadzieję, że no podobny referat wygłoszony za lat 5 będzie już zdecydowanie bardziej stanowczy w tezach i zdecydowanie bardziej, prawda, całościowy niż te uwagi, które tutaj zaprezentowałem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie sam oddać sobie głos. Przedstawię Państwu i zarówno miejsce twórców PRL w krótkim takim szkicu, a także stan badań dotyczących tego środowiska. Proszę Państwa, twórca kultury to według definicji osoba wnosząca, cytuję, oryginalną inwencję artystyczną lub poznawczą i podpisująca nazwiskiem lub pseudonimem artystycznym konkretne dzieło. Koniec cytatu. W rozumieniu władz PRL do twórców zaliczono tylko te osoby, które przynależały do tworzonych na wzór sowieckich związków zawodowych skupiających określone środowiska artystyczne. Ci, którzy nie byli członkami tychże związków, nie byli traktowani jako grupa zawodowa, co miało często negatywne skutki dla całej ich twórczości artystycznej. W PRL pozycja twórcy zmieniała się zależnie od tego, jaki kurs przyjmowały władze, lecz zawsze i niezmiennie pryncypia pozostawały nienaruszone. Należały do nich leninowska zasada ważności miejsca polityki kulturalnej jako części składowej rewolucji politycznej, a zarazem warunek jej powodzenia. Kultura była też czynnikiem przyspieszającym i kształtującym proces przeobrażeń społecznych i ekonomicznych.
Na jej polu rozgrywała się walka różnych systemów wartości, koncepcji społeczno-filozoficznych i stylów bycia. Kultura była stale poddawana ideologizacji i jej miejsce w polityce zmieniało się wraz ze zmianami na szczytach władzy, w Polsce niezwykle częstych. Raz pełniła funkcję użytkową wobec niej, innym razem miała jej pomagać. Została oparta na czterech głównych filarach, a mianowicie ideologicznym, socjalistycznym, narodowym i dekomercjalnym. Twórcy byli narzędziem w rękach władz do stworzenia nowego socjalistycznego człowieka, otwartego i wrażliwego na doznania estetyczne, a przy tym mieli kształtować wzory wychowawcze w społeczeństwie. Nic dziwnego zatem, że władze tak bardzo o tych twórców przez cały okres lat 44-89 zabiegali, a najważniejszą rolę w całym tym środowisku twórczym odgrywali literaci. Nic zatem też dziwnego, że im najwięcej do tej pory poświęcono miejsca w publikacjach i jest to środowisko, myślę, że do tej pory najlepiej opisano, aczkolwiek, o czym będę mówił za chwilę, brakuje kilku ważnych, myślę, prac i kilku ważnych okresów, jeśli chodzi o to środowisko. Politykę władz komunistycznych wobec twórców w latach 45 czy 44-89 można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z nich trwał od przełomu lat 44-45 do listopada 47 roku. Drugi to okres od listopada 47 do końca 49, gdy obligatoryjnie wprowadzono socrealizm we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego. Następny okres zamyka przełom lat 54-55, gdy dało się odczuć nadchodzące zmiany związane z osłabieniem władzy, tak zwane rozliczenia z łamaniem praworządności socjalistycznej. Okres tak zwanej odwilży to cały rok 55 i przełom 56-57. W okresie rządów Władysława Gomułki, październik 56, grudzień 70, stosunek władz do twórców nie podlegał większym wahaniom i cechowała go ofensywa ideologiczna oraz represyjność wobec rodzących się przejawów oporu w tym środowisku. Podejście władz do twórców w okresie sprawowania funkcji przez Edwarda Gierka lata 70-80 miało dwa etapy. Pierwszy z lat 71-76 to charakteryzował go liberalizm i pragmatyzm wobec środowisk artystycznych służących legitymizacji władzy. W drugim, trwającym od lutego 76 roku do sierpnia 80, w wyniku protestu twórców wobec władz zaczęły przeważać elementy profilaktyczno-represyjne wobec niektórych przedstawicieli tego środowiska, mające na celu ich zneutralizowanie lub całkowite spacyfikowanie, zaostrzenie cenzury, liczne rewizje, przesłuchania twórców, nękanie. W latach 80-81 władze skupiały się na utrzymywaniu odpowiednio politycznych zarządów w związkach twórczych, co nie przynosiło efektów. Wspierali też partyjnych twórców oraz nieudolnie próbowali zagospodarować i przyciągnąć do swoich celów neutralnego środka, proszę Państwa. W okresie lat 80. gro twórców, 2/3 zdecydowanie starała się trzymać z dala od rozgrywek politycznych. Stan wojenny to polityka represyjna wobec twórców, internowania, rozmowy ostrzegawcze, sugerowania emigracji, nękanie oraz nieudane próby przerwania bojkotu instytucji publicznych przez twórców. Działania władz zapoczątkowane w czasie stanu wojennego znalazły kontynuację po jego zakończeniu, przyczyniając się do jeszcze większego i trwalszego spolaryzowania środowiska oraz jego zantagonizowania. Rozwiązanie związków twórczych, powołanie nowych z innymi składami zarządów, promocja i wsparcie dla określonej grupy twórców, dotychczas indyferentnych politycznie. Próba wykorzystania twórców do legitymizacji działań władzy w okresie pierestrojki, czyli po roku 85-86, powiodła się tylko częściowo, a zmiany polityczne w 89 odsunęły na bok zainteresowanie władz polityką kulturalną. O czym chociażby świadczy ostatni dziennik Izabeli Cywińskiej, który niedawno się ukazał i o czym ona sama w tymże dzienniku napisała. Proszę Państwa, od kilku lat badanie dziejów środowisk twórczych i ich relacji z władzami cieszą się coraz większym zainteresowaniem historyków oraz literaturoznawców, teatrologów i filmoznawców. Po 89 roku te badania prezentowano na łamach prasy, czy też w zaledwie kilku publikacjach zwartych. Już w 90 roku Barbara Łopieńska opublikowała na łamach Republiki chociażby donosy Ewy Zofii Obrateny, czyli żony Pawła Jasienicy, pod tytułem Ewa Zgłoś się, czyli donosy na literatów. W tym samym roku zresztą ukazała się książka Aleksandry Ziółkowskiej-Bem, Proces Melchiora Wańkowicza w 1964 roku, a także kilka lat później list
książka Jerzego Eislera, taka zresztą niewielka, List 34, no dość dużym przełomem, myślę, że w postrzeganiu środowiska literatów i takim sztandarową książką była książka Bohdana Urbankowskiego Czerwona Msza, czyli Uśmiech Stalina, a później książka Barbary Stanisławczyk i Dariusza Wilczaka Pajęczyna, która ukazała się w roku 1999. Bez wątpienia większość książek, które powstały po roku 2000, jest związana z powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości ze względu na możliwość dotarcia do dokumentów do tej pory praktycznie niedostępnych. Tutaj tylko kilka przykładowych prac wymienię. To są zazwyczaj zbiory o charakterze case study, a mianowicie publikacje chociażby Sławomira Cenckiewicza poświęcone Malchirowi Wańkowiczowi, Pawłowi Mikłaszowi czy Festiwalowi Piosenki Niezależnej, Henrykowi Henryka Głębockiego, który pisał o Adamie Zagajewskim i Nowej Fali, publikacja Joanny Siedleckiej, Obława, czyli losy pisarzy represjonowanych oraz druga jej książka Kryptonii Liryka, Bezpieka wobec literatów, książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej, w tym Lawina i kamienie, pisarze wobec komunizmu, czy książka Filipa Gańczaka poświęcona filmowcom w matni Bezpieki. Podjęto oczywiście również wątek polskich twórców na emigracji, skupiając się głównie na losach pisarzy, to chociażby książki Sławomira Cenckiewicza, Krzysztofa Tarki czy Małgorzaty Ptaślińskiej. W następnych latach rozwój badań naukowych zaowocował monografiami oraz opisującymi zarówno poszczególne grupy i zespoły oraz zjawiska artystyczne. Niemniej jednak one często zamykają się w bardzo określonej przestrzeni chronologicznej. Z jednym można powiedzieć wyjątkiem, mianowicie literatów, ponieważ im poświęcono zarówno najwięcej prac, a także najlepiej, można powiedzieć, sportretowano lata 45-56 ze szczególnym uwzględnieniem na 45-50, czyli tymi próbami przyciągnięcia literatów na swoją stronę. To chociażby prace Stanisława Murzańskiego, Marii Hirszowicz, Mariana Stępnia, czy chociażby Mercy Shore. A mniej uwagi poświęcono innym środowiskom, badając je w bardzo często zawężonych okresach czasowych. Tutaj wspomnę chociażby o pracy Daniela Przastka poświęconej teatrowi w okresie stanu wojennego, Jana Prokopa poświęconej teatrowi rapsodycznemu w latach 47-51, Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, która tylko część swojej książki poświęciła losom pisarzy śląskich po wojnie, czy książki Jolanty Drużyńskiej i Stanisława Jankowskiego poświęconej książce Piwnicy pod Baranami. Warto również wspomnieć o literaturze wspomnieniowej, która się ukazywała, a dziś ukazuje się w coraz większym wyborze, jak książki chociażby Daniela Passenta, Aleksandra Minkowskiego, Jana Pietrzaka, Pawła Konnaka czy Stanisława Mikulskiego i Jacka Fedorowicza. Często są to nie tyle biograficzne czy autobiografie tych twórców, a raczej wywiady rzeki na temat no jakby do pokazania czy ukazania ich roli w okresie PRL-u. Ich jakość jest różna i w związku z tym nie zawsze stanowią one no można powiedzieć, dobry przewodnik do opisywania tych środowisk w okresie w PRL-u. Inną kategorią publikacji stanowią niezwykle popularne zresztą w ostatnich latach listy i dzienniki. Ukazały się dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Józefa Szczepańskiego, ten niestety moim zdaniem doprowadzony tylko do roku 63, Mirona Białoszewskiego, tajny dziennik, czy Teodora Parnickiego. Luki badawcze w badaniu nad twórcami są, można powiedzieć, rzeczywiście bardzo duże, szczególnie w badaniu środowisk plastycznych, filmowych i teatralnych. Warto dodać, że do środowisk filmowych no de facto oprócz pracy Filipa Gańczaka mającej z założenia raczej charakter popularny brakuje no, dobrej monografii dotyczącej tego środowiska, już nie mówię, że nawet całościowej, ale no, powiedzmy przedstawiającej pewne wybrane
zagadnienie w okresie chronologicznym. Stanisław Bereś na koniec swojego szkicu poświęconego agenturze na froncie literackim przedstawił listę 30 zagadnień, które według jego zdaniem powinny zostać rozwinięte i omówienia i zasługują na osobną książkę. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, ale wspomnę o kilku. O jak chociażby takie postulaty czy badania, pytania badawcze, które postawił autor, jakie zjawiska i otwory w czasach PRL-u konsultanci uznali za szczególnie wywrotowe i czy po jego upadku zmienili koniunkturalnie lub nie zdań. To między innymi nawiązanie do tego, o czym mówił przed chwilą pan prezes, a więc pytanie, jak ci, którzy w tamtym czasie no, istnieli jako dziennikarze, zaistnieli w później w okresie tak zwanej trzeciej RP. Drugie pytanie pana profesora Beresia było takie. Jakie pomysły na dezintegrację i podział środowiska literackiego spośród tych, które proponowali agenci, zostały przez władze wcielone w życie, a jakie w instancjach nadrzędnych zlekceważono? Które z nich okazały się najcenniejsze dla komunistów i w jakich dokumentach państwowych mają swoje odbicie? Które odrzucano i z jakich powodów? W jakim stopniu da się oszacować destrukcyjny wpływ konsultantów czy agentów na kulturę narodową? Czy możliwe jest ustalenie korelacji pomiędzy sugestiami agentury, a wprowadzeniem zapisów na konkretnych pisarzy i ich utworu? Jaki jest całościowy bilans strat kultury polskiej w wyniku ich działalności na tym obszarze? Proszę Państwa, rzeczywiście stoimy przed dużym problemem, jeśli chodzi o monografie naukowe poświęcone środowiskom chociażby plastycznym, teatralnym czy muzycznym. Ostatnio ukazała się książka Jarosława Jakimczyka poświęcona środowisku plastycznemu Wrocławia pod tytułem, zresztą moim zdaniem niezbyt szczęśliwym, Najweselszy barak w obozie, tajna policja komunistyczna jako krytyk artystyczny i kurator sztuki w PRL, ale niestety naśladowców tego trendu czy tej drogi wyznaczonej przez Jarosława Jakimczyka nie widać, a co więcej w innych środowiskach nie widać nawet prób podejmowania tego typu działalności. Brakuje nam również publikacji pokazujących uwikłanie polskich artystów czy polskich twórców we współpracę z aparatem bezpieczeństwa innych państw socjalistycznych, chociażby NRD-owską Stasi, czechosłowacką SztB czy rumuńską Securitate. Brakuje również monografii związków twórczych czy poszczególnych grup artystycznych. Bez wątpienia i zarówno przed nami, czyli uczestnikami tego projektu, o którym dzisiaj tutaj tyle mówimy, jest jeszcze długa droga do tego, żeby te luki badawcze, które powstały, zagospodarować, a myślę, że jest to również pomysł na to, żeby wszystkich młodych adeptów historii spróbować namówić do tego, żeby te środowiska zaczęli badać. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zaprosić pana profesora Mariusza Mazura, który dokona recenzji projektu Aparat Władzy wobec środowisk twórczych, naukowych, dziennikarskich. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie tutaj. Organizatorzy postawili mi w osobie doktora Sebastiana Ligarskiego postawili mi dość trudne zadanie, ponieważ rola recenzenta jest rolą niewdzięczną. Muszę mówić i o pozytywach, i o negatywach. W dodatku dano mi 20 minut. Ja przyznam, że jestem przyzwyczajony do pisania recenzji kilkudziesięciostronicowych, no, kilkunastostronicowych to tak najbiedniej, natomiast 20 minut to jest tylko 6 stron. Po trzecie, poproszono mnie również o pewne sugestie na przyszłość, co jest też dość trudne, szczególnie część Państwa, która była dzisiaj na tym spotkaniu wcześniejszym o projekcie, no, zdaliśmy sobie sprawę w pewnym momencie, jak dużo jeszcze materiałów do opracowania jest, jak dużo rzeczy. Prawdopodobnie gdyby było jeszcze ze 100 osób w tym projekcie, to może troszeczkę byśmy podgonili pewną problematykę, ale też chyba nie za wiele. Ja pozwolę sobie, Szanowni Państwo, odczytać ten mój referat. Będzie to może dzięki temu troszeczkę mądrzejszy, niż gdybym mówił go z głowy. Recenzja projektu Aparat Bezpieczeństwa, Aparat Władzy, a przypomnę, że ten tytuł się zmienił, wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych. Dziennikarze, twórcy i naukowcy to grupy zawodowe, może poza duchowieństwem, które miały wpływ na narrację publiczną, a co za tym idzie, zostały poddane szczególnej kontroli i naciskowi ze strony Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz zainteresowaniu władzy.
Dlatego ich wybór na przedmiot refleksji naukowej był oczywisty i konieczny, szczególnie w wykonaniu instytucji, która jest najbardziej predestynowana do tego typu badań ze względu na posiadany zasób archiwalny i literę ustawy, na podstawie której funkcjonuje. Ze względu na szeroki zakres potencjalnej problematyki, prace nad tymi tematami musiały przybrać formę wieloaspektowego projektu badawczego. Projekt pod tytułem Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych dziennikarskich naukowych ruszył formalnie w 2006 roku, ale ze względu dość oczywistego, choćby natury wydawniczej, pierwsze publikacje pojawiły się dopiero w 2009 roku. Od tamtej pory w jego ramach odbyło się już kilka, dzisiaj usłyszeliśmy, 6 konferencji ogólnopolskich. Wydano 20, a w zasadzie 21, bo dzisiaj przedstawiono nam 21 publikację. Publikacje zwarte, publikacje naukowe. Kolejnych kilkanaście, chyba kilkanaście, prawda? Nie kilka, tylko kilkanaście tomów jest w tym momencie w procesie wydawniczym. Ukazały się zarówno monografie, opracowania źródłowe, jak i najczęstsze zbiory studiów. Należy podkreślić, że znakomita większość publikacji weszła już do obiegu naukowego, jest cytowana, recenzowana i wysoko oceniana. Niektóre zostały włączone do debaty politycznej, za co historycy, jeśli nie było to ich intencją, przecież nie odpowiadają. Przez cały czas trwania projektu współpracowało i nadal z nim współpracuje ponad 60 osób ze wszystkich ośrodków naukowych w kraju i przyznam, że ten rozmach, jaki obserwuję tutaj w tym projekcie, ja nie znam takiego drugiego projektu, gdzie tyle osób w jednym czasie, przepraszam, być może nie znam, dlatego widzę już miny, ale takich projektów jest naprawdę niewiele, ale nie znam, z pewnością nie ma takiego projektu poza Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie kilkadziesiąt osób jest w stanie pracować nad jednym problemem. I to tutaj należy wielkie szapoba organizatorom. Ten ostatni fakt jest dość istotny, ponieważ poza konferencjami i seminariami powstało kolejne forum wymiany myśli. Historyków klasycznych, medioznawców, filologów zajmujących się historią, skupiające ludzi nauki z Instytutu Pamięci Narodowej, z Akademii i różnych innych instytucji naukowych. To swojego rodzaju nowa płaszczyzna wymiany poglądów i możliwości poznania i spotkania osób zajmujących się podobną materią. W dodatku płaszczyzna stała i periodyczna, co pozwala na powstanie procesu dyskusji ciągłej. To pojęcie jest dla mnie istotne. Proces dyskusji ciągłej jako clue de facto nauki, a nie jedynie przygodnych spotkań bez możliwości kontynuacji podjętych wątków. W pierwszej fazie działalności projektu większość publikacji dotyczyła działań aparatu bezpieczeństwa skierowanych wobec omawianych środowisk naukowego, dziennikarskiego i twórczego. Z czasem zakres zainteresowań został znacznie poszerzony, dlatego dostrzec tu można wewnętrzną cezurę czasową. Od 2011 roku widoczna jest pewna modyfikacja podstawowego zagadnienia, czego konsekwencją była zmiana tytułu projektu. Dominujący dotąd wątek agenturalności, głównie w szkolnictwie wyższym, zaczął ustępować miejsca innym aspektom. Nie oznacza to, że zniknął całkowicie, ale stracił dotychczasową rolę hegemona. Dowód? W latach 2009-10 z 9 opublikowanych tomów 7 dotyczyło tej problematyki. Od 2011 roku na 11 pozycji już tylko w 3 zajęto się aparatem bezpieczeństwa. Z pewnością ta zmiana nie jest skutkiem wyczerpania tematu, ponieważ przyjętym przez większość historyków ujęciu daleko jeszcze do tego. Raczej można by dopatrywać się tutaj zmęczenia tym tematem i pewnej ewolucji celów i metod pracy samego Instytutu. Ze względu na specyfikę tematu, prace nie koncentrują się tylko na momentach kryzysowych, tych kryzysów społeczno-politycznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, najczęściej historycy opisują kryzysy społeczno-polityczne, bo to jest najłatwiejsze, ale oddają perspektywę swoistej codzienności, czyli powszedniości działań aparatu wobec wymienionych środowisk. Tematyka podjęta w poszczególnych dziedzinach ogólnie rzecz biorąc obejmuje swym zasięgiem cały zbiór metod inwigilacji, represji, przykłady pozyskiwania agentury, mechanizmy tworzenia sytuacji uległości bądź podległości wobec władzy, czyli nagrody i kary w postaci karier bądź ich blokowania, przydzielania bądź odmowy przyznawania paszportów itd. Wymienia środki techniczno-operacyjne, agenturalne biografie tajnych współpracowników. Zwróćmy uwagę, agenturalne biografie. Mniej patrzymy na biografie osób, ale właśnie na ten aspekt agenturalności, poza na przykład życiem prywatnym. Precyzyjnie przedstawia ich doniesienia. Najlepiej w badaniach reprezentowane jest zagadnienie środowiska akademickiego, szczególnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ośrodek katowicki i olsztyński. W tym wypadku uwagę zwraca aktywność kilku konkretnych osób, które skupiły się na tej tematyce i kontynuują ją w wymiarze co najmniej kilku publikacji.
Znamienne, że w większym stopniu zainteresowania te dotyczą lat 80. i w mniejszym zakresie lat 70. Może zastanawiać, dlaczego to właśnie lata 80. są w tym aspekcie dla historyków bardziej atrakcyjne niż wcześniejsze dekady. Jest to widoczne szczególnie wyraźnie na przykładzie najszerzej i najlepiej opracowanego środowiska naukowego UJ, ale i uczelni olsztyńskich, gdzie praktycznie nie znajdziemy nawiązań do lat wcześniejszych. Być może należy tutaj zgodzić się z Krzysztofem Pomianem, który wskazuje, że paradoksalnie o wadze wydarzenia często decyduje zasób źródeł pisanych, jakie powstają na ten temat. Potwierdzałoby to przekonanie, że historykiem sterują dostępność źródeł i subiektywne zainteresowania, a nie obiektywność nauki, o czym epistemologowie przekonują nas zresztą od prawie setki lat zmiernym dość skutkiem. Zaletą zbioru tekstów, jaki w ten sposób powstał, jest fakt, że dzięki nim już dzisiaj można stworzyć w miarę pełny obraz działalności aparatu bezpieczeństwa wobec uczelni i środowiska naukowego w Polsce w latach 80., a zdobyte doświadczenia stosować per analogiam bądź weryfikować w trakcie kolejnych badań. W przypadku świata nauki, poza wymienionymi uczelniami, znajdujemy tutaj jeszcze spory zestaw kolejnych pojedynczych publikacji dotyczących wybranych problemów kilkunastu innych wyższych uczelni, wyższych szkół, instytucji naukowych. W ramach projektu ukazały się też dwa niezwykle ciekawe i pouczające źródła na temat Polskiej Akademii Nauk, w których bardzo dobre wrażenie robi różnorodność doboru tych źródeł, choć pochodzą one tylko z dwóch zasobów. Jeśli chodzi o środowisko dziennikarskie, warto wymienić monografię na temat Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, uzupełnioną obszernym zestawem źródeł. Znajdujemy tutaj również teksty omawiające działanie aparatu wobec konkretnych osób, tytułów gazetowych czy mediów w różnych regionach kraju. W przypadku środowiska twórców opisane zostały prowadzone przez nich działania operacyjne, wobec nich działania operacyjne dotyczące głównie literatów, ale też ludzi kina, teatru czy sceny. Zwraca uwagę wynikająca z tytułu projektu jednokierunkowość wektora badań. Zajęto się tu głównie aktywnością aparatu wobec omawianych grup, postrzeganą z perspektywy bezpieki, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach postawami osób czy grup wobec służb bezpieczeństwa z ich punktu widzenia, co wymagałoby innej konceptualizacji, inaczej formułowanych pytań badawczych, a co za tym idzie, poszerzenia zakresu tematycznego projektu. To po dogłębnym poznaniu metod bezpieki warto by się zastanowić nad sposobami obrony przed nią, co też może być tematem zajmującym. Dodać należy, że obraz środowisk, jaki powstaje po zapoznaniu się z publikacjami, jest nadal przygnębiający. Obiektem zainteresowania są bowiem głównie osoby, które z różnych powodów podjęły współpracę z aparatem, pomimo że stanowiły mniejszość. Większa część, która tego nie zrobiła, wydaje się mniej atrakcyjna jako temat badawczy i często jest zbywana zdawkowymi stwierdzeniami. Takie podejście ponownie można usprawiedliwiać literą tytułu projektu z pierwszego okresu tego funkcjonowania. Wyjściem poza tę konwencję czarno-białego świata jest publikacja sprzed kilku dosłownie miesięcy Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Już sam tytuł mówi, Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Czyli wychodzimy tutaj poza ten stereotyp agenci versus bohaterowie. Przypominam tutaj słowa Krystyny Kersten, która mówiła o tych niezłomnych i zdrajcach i tej trzeciej grupie dość ważnej, licząco 90% Polaków, czyli tych, którzy nie byli ani zdrajcami, ani nie byli kolaborantami, tylko chcieli funkcjonować. Gdy mówimy o dziennikarzach, to częściowo mówimy o tym, że byli zdrajcami, byli jacyś funkcjonujący w tym systemie, wspierający ten system, byli ci, którzy byli wyrzucani dlatego, że byli bohaterami, ale znakomita większość, tak jak zresztą tutaj słyszeliśmy, to byli ludzie, którzy w jakiś sposób próbowali funkcjonować w tym środowisku, niezbyt dużo oddając komunistom i ówczesnej władzy. W ostatnim czasie nieco więcej miejsca poświęcono kwestiom cenzury dzięki współpracy z Ośrodkiem Badań Filologicznych nad Cenzurą w Białymstoku. Pojawiają się też pojedyncze teksty nawiązujące do tematyki aparatu władzy i przemocy w kontekście wybranych dziedzin sztuki. Na szczególne wyróżnienie zasługują monografie jako najważniejsza część wysiłku badawczego naukowca, będąca podsumowaniem długiego okresu pracy i umiejętności warsztatowych. Jest ich co prawda niewiele, ale w planach wydawniczych znajduje się kilka kolejnych. Co istotne, wśród monografii
wydanych w ramach serii, nie zdarzyła się praca na niskim poziomie. Jestem, proszę Państwa, strasznie uczulony na bardzo słabe książki, które z jakichś powodów się ukazują, chociaż mają swoich recenzentów wydawniczych, ale ukazują się. Recenzenci czasami nie zauważają bardzo dziwnych błędów wręcz podstawowych. I przyznam, że jestem bardzo krytyczny wobec tego. Natomiast tutaj, tak jak zauważyłem, takie książki naprawdę nie udało mi się znaleźć, że byłaby słaba. Szczególnie wszystkie są dobrym opracowaniem podjętych wątków, co może oznaczać, że twórcy projektu dbają o poziom merytoryczny i nie dopuszczają do publikacji prac słabych. Należy tu zwrócić uwagę choćby na obszerną i wieloaspektową monografię na temat Polskiego Radia Szczecin, jedyną z tej tematyki, jaka kiedykolwiek okazała się w obiegu naukowym, czy książkę ostatnią Krzysztofa Kosińskiego, Wiwisekcja powszedniości o Nowakowskim, o której już tutaj mówiliśmy. Jeśli chodzi o studia, wyróżniają się między innymi tomy dotyczące badań nad prasą bezdebitową oraz prasą oficjalną stanu wojennego, ponieważ na ich podstawie już dzisiaj można podjąć próbę wyciągnięcia wniosków dotyczących szerszego zjawiska niż tylko omawiane konkretne tytuły. Duża część tekstów skupia się na kwestiach regionalnych. Jest to istotne i pozytywne, ale tylko wtedy, jeśli służą one następnie wyjaśnieniom przenoszonym na wyższy poziom struktury. Przestrzegałbym przed praktyką badawczą skoncentrowaną na jednym temacie ograniczonym wąskimi cezurami, w dodatku tylko w jednym regionie kraju, ponieważ z poprawnie rozumianym sensem uprawiania nauki ma to niewiele wspólnego, ale to już jest indywidualny wybór każdego z nas i w recenzowanym projekcie tego typu przypadków spotkamy na szczęście niewiele, to jest absolutny margines. Patrząc na rolę, jakie spełnia historyk, wymienić można co najmniej trzy. Po pierwsze sprawozdawca, ja nawet tę rolę nazywam, mówię o rolach społecznych, rola sprawozdawcy archiwisty, pragnącego opisać wszystko, przekładającego język źródeł na narrację naukową bądź quasi-naukową. Druga rola naukowca, czyli kogoś, kto stara się poznać i zrozumieć przeszłość, wyciągając z niej głębsze wnioski. I wreszcie trzecia prokuratora, którego celem jest osądzenie, a nawet wyciągnięcie konsekwencji. Każda z wymienionych ról ma swoje zalety i wady, z wszystkimi spotykamy się wśród autorów piszących w projekcie. Problemem, jak w całej humanistyce, jak przecież będę mówił o kilku wadach, ale to będą wady nie tego projektu, to będą wady polskiego środowiska historycznego, czy w ogóle humanistyki światowej. Problemem, jak w całej humanistyce, jest przyczynkarski charakter niektórych tekstów. Dylemat polegający na wyborze pomiędzy prowadzeniem badań całościowych lub fragmentarycznych nie został tu rozwiązany, ale też historiografia najnowsza od lat nie jest w stanie poradzić sobie z tą alternatywą. Analiza niniejszych publikacji potwierdza moje wcześniejsze spostrzeżenia, że najmocniej przyczynkarskie są prace na temat inwigilacji, co wynika zapewne z dużego zasobu źródeł i łatwości prowadzenia tego typu badań. Tematem może się stać jedna operacja pod kryptonimem, omówienie działalności jednego agenta w krótkim okresie czasu, jedno rozpracowanie, a wszystko na podstawie jednego archiwum, w dodatku robione metodą sprawozdania z akt polegającego na wypisywaniu wszystkiego, co tam się znajdzie, bez względu na wartość merytoryczną zapisów. Tego należałoby się wystrzegać. Niemniej jednak po latach opracowywania przyczynków, właśnie dzięki wielu z nich, można zwrócić się ku badaniom bardziej syntetycznym, wyjaśniającym przeszłość. Projekt zderzył się także z innym dylematem całej, nie tylko polskiej historiografii, który również wydaje się nie do rozwiązania. Opracowywać temat, do którego zostaną zaproszone konkretne osoby z konkretnymi częściami składającymi się na całość problemu, czy metodą pospolitego ruszenia pisać o wszystkim. Sposób pierwszy pozwala na systematyczne uporządkowane opracowanie określonego tematu i przynosi z pewnością lepsze rezultaty. Jednak możliwości jego zastosowania są dość ograniczone i jak dotąd udało się to w naszej historiografii tylko w kilku przypadkach. W perspektywie przyszłości zmiany zachodzące w humanistyce europejskiej, i to jest proces, który jest nieodwracalny prawdopodobnie, to nas czeka w przyszłości, wymuszą jednak powstawanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych skupionych na konkretnych problemach, gdzie swoista kolektywność wyprze dotychczasowy indywidualizm. Chyba pożegnamy się z tym postrzeganiem nauki jako indywidualnego dzieła każdego z nas. To będzie dość kolektywistyczne. Już nawet abstrahując od pojęcia kolektywizm i znanych nam definicji kolektywizmu. Zespołowe, o, bardzo ładnie, tak. Zwróciłbym jeszcze uwagę na stylistykę języka niektórych tytułów. Zniewolony eter, środki masowego zakłamania, stłamszona nauka, spętana akademia, myśli na uwięzi. Jest to zapewne chwyt marketingowy, który w ograniczonej liczbie zbytnio nie razi.
Szczególnie, gdy mamy świadomość głównego tematu projektu. Ale samo zjawisko jest interesujące z punktu widzenia historii, historiografii. Z drugiej strony warto by było się zastanowić nad tą grą językową, jaką zastosowali, przyjęli autorzy. Cytuję. Twórcy w służbie twórczości, naukowcy władzy, władzy naukowcom, artyści władzy, władzy artystom, dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Wydaje się, że ten skądinąd ciekawy zabieg wyczerpał już swoje możliwości i moim zdaniem nie powinien być kontynuowany, ponieważ powielanie go grozi pewną kontynuacją, pewną monotonią, widoczną choćby w tym zestawieniu. Jeszcze dwie krótkie takie uwagi krytyczne, znowu powiem, do całego środowiska naukowego, to nie jest do tego projektu czy do autorów tego projektu, tylko w ogóle do polskich historyków. Nie najlepsze wrażenie robią teksty, w których przypisy ograniczają się do notorycznego powtarzania dwóch formuł AIPN albo IBIDEM. Czasami znajdujemy takie artykuły, gdzie mamy IBIDEM, albo pierwszy przypis AIPN i później IBIDEM. Nie jestem pierwszą osobą, która to krytykuje. Pamiętam, profesor Jerzy Eisler również grzmiał niemal kiedyś, przestańmy tak robić, ale chyba efektu tego nie ma. Należy wystrzegać się też nadreprezentacji źródeł proweniencji aparatu bezpieczeństwa przy tematach, które nie dotyczą bezpośrednio jego problematyki. Uczynienie z archiwum IPN głównego źródła informacji prowadzić może z czasem do specyficznego postrzegania historii i oglądu rzeczywistości z jednej, osobliwej perspektywy, co przy wyznawanym obiektywistycznym modelu rzeczywistości jest po prostu nieprawdziwe. Na zakończenie warto też wspomnieć o tym, co się nie udało, ale zobaczcie Państwo, dlaczego to się nie mogło udać. Nie powstało środowisko zajmujące się problematyką projektu, ale też trudno byłoby się tego spodziewać i prawdopodobnie taki cel nie leżał u jego podstaw. Wskazać tu można kilka przyczyn. Badaniami nad aparatem bezpieczeństwa zajmuje się większość historyków pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej, ale dla wielu omawiane środowiska i ich relacje z bezpieką są jednym z kilku nurtów badawczych. Skutkiem jest brak syntez dotyczących dłuższych okresów czasu. Nadal nie pojawiło się syntetyczne opracowanie działalności aparatu bezpieczeństwa w konkretnej uczelni w całym czasie funkcjonowania Polski Ludowej. Kolejny temat, badania prasoznawcze w Polsce zawsze były w kryzysie. Nigdy nie było dobrze robionych polskich badań nad polskim prasoznawstwem. I tutaj ten projekt też tego nie zmienia. Ale też jedyną metodą byłoby zastosowanie tu jakiejś formy przymusu, do czego absolutnie nie namawiam. Dotąd nie ukazała się żadna monografia jakiejkolwiek gazety KWPZPR. Szanowni Państwo, 25 lat minęło, a my nie mamy jednej monografii KWPZPR. Już nie mówię o Trybunie Ludu, prawda? Dużo materiałów, ale KW nie. Ja mam to szczęście, że szczęście w nieszczęściu, że nie jestem w stanie swoim studentom dać tego typu prac, po prostu materiały dotyczące sztandaru ludu, czyli KWPZPR w Lublinie, zniknęły. Więc nie bardzo jest na czym pracować. W ramach tej tematyki najlepiej przedstawia się opis zawartości gazet i czasopism, głównie w okresach kryzysowych, ale ogranicza się on zazwyczaj do samych relacji, bez głębszych wniosków. Dlatego też celowo nie używam tutaj w tym kontekście pojęcia analiza. Równie źle wygląda praca nad środowiskami twórczymi, co niestety także znajduje uzasadnienie. Jeśli w skali całego kraju muzyką rozrywkową albo teatrem zajmuje się kilka osób, no to trudno, żeby prosić je o to, żeby zaczęły zajmować się tylko jedną problematyką, problematyką aparatu czy nacisku władzy wobec tego środowiska. Nie jest to więc kwestia braku umiejętności organizacyjnych, ale czynników, mówiąc w przenośni, obiektywnych. Na zakończenie pozwolę sobie na kilka sugestii. Może należałoby zastanowić się nad redefinicją obecnego tematu projektu, aparat władzy wobec. Ja nie mówię o zmianie tytułu, ja mówię o redefinicji treści, ale ona się chyba odbywa. Zwrócę uwagę na jeden kierunek. De facto aparat władzy wobec to jest jeden wektor. Aparat władzy wobec środowisk. Brakuje kierunku odwrotnego. Środowiska wobec władzy. Byłby to zabieg tym bardziej wskazany, że projekt ewoluuje i część z obecnych publikacji zmierza właśnie w tę stronę. A i sam IPN w ciągu ostatnich lat znacznie poszerzył spektrum swoich zainteresowań z korzyścią dla pracy naukowej i Instytutu jako ośrodka badawczego oraz dla samej nauki. Samo pojęcie władzy, zauważmy, jak je definiować? Tutaj mamy i definicje od Platona, Arystotelesa, Hobbesa, Locke'a po Foucault. Warto by się zastanowić, o jaką władzę nam chodzi. Foucault, władza, a wiedza to władza. Czy o tego typu definicje, czy może jakieś inne. Kilka innych kwestii, które należałoby rozważyć. Pomimo przyjmowania wąskiego zakresu tematycznego i źródłowego, brakuje tutaj badań mikrohistorycznych,
które z jakichś powodów nie są w stanie się w ogóle przebić do środowiska polskich historyków, nie tylko historyków pracujących w IPN, w Instytucie Pamięci Narodowej, w ogóle polskich historyków, chociaż Domańska napisała tę swoją książkę chyba ze 25 lat temu już. Brakuje refleksji psychohistorycznej, rozważań nad historią społeczną, nawet w tym ograniczonym kontekście aparatu bezpieczeństwa czy aparatu władzy. Brakuje wykorzystywania metod z dziedziny antropologii historii, badań nad sferą mentalité. Nie znamy stanu percepcji władzy, wpływu władzy na poszczególne środowiska, zarówno w samych środowiskach, jak i w społeczeństwie oraz we władzy. W tym ostatnim przypadku pojawia się pytanie, na ile rządzący byli przekonani o własnej mocy wpływania, o możliwości ingerencji, kreowania rzeczywistości, o rozpoznaniu środowiska. Proszę Państwa, my nie znamy odpowiedzi na banalne pytanie, czy polska szkoła plakatu albo polska szkoła filmowa była przeciwko PRL, powstała w kontrze do PRL, czy była trochę zasługą PRL. No dzisiaj nie odpowiedzieliśmy. Mamy dwa sprzeczne zdania. Jedni mówią tak, drudzy inaczej, ale nie ustaliliśmy, nie ma pracy dobrej na ten temat. W kontekście władzy warto zastanowić się nad zakresem wolności. To będzie kilka takich pytań na przyszłość. Warto zastanowić się nad zakresem wolności naukowej i twórczej, jak ona ewoluowała, z jakich sektorów nie reglamentowano. Czy nie udałoby się przeprowadzić badań komparatystycznych nad zakresem wolności w różnych państwach? Co można było naukowcowi czy artyście w Polsce, Czechosłowacji i Rumunii? Wiem, że takie badania już są prowadzone i rozmowy z Niemcami. Prawda? Czyli jest ten taki pomysł, Niemcy, jak to wyglądało w Niemczech, jak to wyglądało w Polsce. Jak wyglądały mechanizmy przystosowania do rzeczywistości? Jak wyglądał proces decyzyjny przekazywania dyspozycji z góry do dołu, do mediów, choćby do mediów regionalnych? Fluktuacja pozycji czy roli omawianych środowisk w systemie władzy, rola środowisk w umacnianiu bądź osłabianiu władzy, wpływy poszczególnych osób z kręgów rządzących na media, na naukę, na sztukę. Te tematy można mnożyć. Zapewne cały referat mógłbym poświęcić całym tematom, które można było postawić. Oczywiście znakomitej większości z nich nikt nigdy nie podejmie, czy przez najbliższe 20-30 lat nie podejdzie. Proszę Państwa, odpowiedzialność za wszystkie niedobory ponosi kondycja polskiego środowiska naukowego, w tym niedostateczna formacyjna aktywność akademii. Czyli ja biorę to, zrzucam to na karp uniwersytetów, no ale to jest wina uniwersytetów, że nasze środowisko wygląda tak, jak wygląda i tutaj nikt inny nie ponosi odpowiedzialności. Podsumowując. Projekt warto kontynuować, poszerzając jego zakres, zwracając większą uwagę na monografię oraz na większą monotematyczność publikowanych studiów, których skutkiem byłoby powstanie zwartych całości wyjaśniających kolejne aspekty dziejów. Dziękuję bardzo.